Okej, skorpiony, teraz wy będziecie miały oddzielny film, bo zadzwonił do mnie telefon. Oczywiście musiałam odebrać i tyle. Dobrze. Więc zaczynamy, skorpiony. Rozłożenie tygodniowe. Świat. Sam wypadł. Nie udam, że go, nie będę udawać, że go nie widzę. Siedem buław na spodzie. Widzicie, na tej talii jest to tak fajnie przedstawione, że ci ludzie się przygotowują przed jakimś, no przed powodzią, tak? Umacniają wały tutaj przeciwpowodziowe, bronią tego, co mają. Są bardzo zdeterminowani, żeby wygrać z tym żywiołem. I taka jest właśnie trochę energia siedmiu buław. Ona mówi o tym, żeby stać twardo na ziemi. Mocno, tak? Nie dać się nikomu ani niczemu gdzieś tam wyprowadzić, jakby to powiedzieć, strącić z naszego sposobu myślenia o danej sytuacji, rozumowania planów, które mamy, tak? Żeby się nie wytrącić z równowagi. Tak o tym sądzę. Bo coś, w co wierzycie, może zostać zaatakowane. Więc trzeba też ocenić sytuację. Ci panowie ocenili sytuację i uznali, że woda im zagraża, więc budują tutaj, tak, wał przeciwpowodziowy. Natomiast nie zawsze też jest, by trzeba się okopać i przygotować na walkę. Ważne będzie zajęcie stanowiska, ale jakby nie inicjować, moim zdaniem, zaczepek, tak? Tylko się przygotować merytorycznie. Mamy świat, mamy siedem monet. Królową monet, królową buław, mamy diabła i mamy króla kielichów. Moje drogie panie, część z was może mieć ochotę na romans, albo ma romans, albo zjawi się ktoś, kto będzie chciał mieć romans z wami. Natomiast ogólnie to jest bardzo przyzwoity, bardzo ładny w ogóle. Świat mówi o tym, że w ujęciu ogólnym, tak, to jest czytanie tygodniowe, więc to jakby trzeba też brać pod uwagę. Mamy moc sprawczą, żeby realizować nasze pomysły. Z takim dobrym nastrojem wchodzimy w nowy tydzień. Czujemy, że wszystko jest w porządku. Wszystkie kwestie, które sobie to zawodowo może bardziej i rodzinnie, tak materialnie, w sensie życiowo, które sobie zaplanowaliśmy, one wzrastają w odpowiedni sposób. Trzeba mieć cierpliwość. To jest niestety lub stety karta cierpliwości. Natomiast to też oznacza czasami, że czasami pragniemy coś jakby zebrać szybciej niż może wyrosło jeszcze, tak? Więc nabierzmy dystansu, nie zbierajmy tego, co zasiałyśmy za szybko, ponieważ może się okazać, że chwileczkę poczekamy i dostaniemy więcej. I właśnie tu jest królowa monet, zobaczcie. Matka, żona, bardzo przyciągająca osoba, która tak, przede wszystkim opiekuje się domem, opiekuje się rodziną, to jest taka energia. Zapewnia jakieś tam racjonalne wykorzystanie zasobów. Dodatkowo zdaje sobie sprawę z tego, co ma i bardzo mocno to chroni, tak? I później mam królową buław, diabła i króla kielichów. I tutaj, słuchajcie, jest tak, że no muszę to powiedzieć, część z was będzie miała ochotę na romans. Część z was po prostu gdzieś tam złapie fajny flow ze swoim własnym partnerem, no bo czemu nie? Dla części z was z kolei może się okazać, że partner ma ochotę na romans. Może w ten sposób powiem. No jest jakaś zmiana, słuchajcie. Może się pożegnacie z kimś. Dobra, jak widzę teraz 8 kielichów i wieżę, to myślę sobie, że część z was, moi drodzy, mimo tego, że była w relacji, w związku, mogła mieć z boku pewnego rodzaju jakiś układ, relacje. I jakby ja nie oceniam tego, to w ogóle nie o to mi chodzi. I może czułyście się związane, bardzo usidlone, a usidleni, skuci, że tak powiem, przykuci do tej osoby. Może to było coś karmicznego. I w tym tygodniu, doceniając to, co macie wokół siebie, poczynicie zmianę i pożegnacie tego człowieka. Tak o tym myślę. Może dwie osoby potrzebowały to usłyszeć.
Dlatego, że energia karty diabła, ona mówi o miłości, ale takiej trochę toksycznej, trochę bardzo nawet. Porównajmy sobie energię karty, ja Wam pokażę, może szybko znajdę, energię karty diabła z energią karty kochanków, żebyście zrozumiały, moi drodzy, co mam na myśli, tak? Bo ja nie twierdzę, że energia karty diabła jest absolutnie zła, nie, bo ona oznacza fajne połączenie między ludźmi, ogromną chemię, przyciąganie, ale też to są takie emocje, gdzie my, słuchajcie, na przykład w momencie, kiedy macie rodzinę, partnera stałego, to czujemy się tak, jakbyśmy żyli w dwóch światach, kompletnie rozbici. Tak? Kompletnie rozbici pomiędzy dwoma sytuacjami. Ja Wam pokażę tutaj. Zobaczcie. Tutaj, tu są kochankowie i tu są kochankowie, tak? Ci ludzie, tutaj wszystko płonie, ale jest też cierniście. Na innych taliach przecież jeszcze jakby przede wszystkim znajduje się tu sam diabeł, który skuwa ich łańcuchami. Tu są ludzie, którzy... mają szansę budować to, ale przede wszystkim wychodzi to ze zdrowej, czystej relacji. Okej? Więc to jest przepływ energetyczny zdrowy, błogosławiony, można powiedzieć, w odpowiednim czasie, który przyszedł do nas. Okej? Tutaj mamy duże zamieszania. Więc może część z Was jesteście, moi drodzy, w takiej sytuacji, że coś Was zniewoliło, może już wcześniej. I w tym tygodniu w końcu, tak sobie pomyślałam po prostu, że dojdziecie do wniosku, że bardzo cenicie to, co macie w zasadzie wokół siebie. I nie potrzebujecie już tego, bo to Was wykańczało, bo diabeł potrafi wydrenować i pożegnacie. Ktoś odejdzie, Wy odejdziecie. Osiem kielichów to jest, słuchajcie, no, taka energia, w której po prostu już no, nie chcemy. Nie chcemy pewnych emocji mieć dłużej. I może odejdziecie od kogoś, kto był dla Was jak król kielichów właśnie, który potrafił sprawić, że czujecie się dobrze, tak? Potrafił sprawić, że emocjonalnie czułyście się wspaniale, ale było to toksyczne mimo wszystko. Nie wiem, takie czytanie w tym tygodniu dla Was, może dziwne, ale tak to odebrałam, więc słuchajcie, dla osób, które nie mają żadnych takich historii jakby romantycznych, skomplikowanych, no to mogę powiedzieć tylko tyle i aż tyle, żebyście może w pracy uważali na pewnego rodzaju oferty, które zostaną Wam złożone, dwuznaczne, albo właśnie w pracy trzeba będzie pożegnać z kogoś, z kim się pracowało i jeszcze miało się jakąś relację, ponieważ dojdziecie do wniosku, moje drogie, moi drodzy, że to donikąd nie prowadzi, tak? Bo energia diabła zazwyczaj donikąd nie prowadzi. Część z Was też, i to jest kolejny scenariusz, no skomplikowane macie czytanie, czy w sensie dużo tutaj widzę, dużo informacji, tak powiem, dlatego tyle mówię. Część z Was też, słuchajcie... pozna kogoś i to jest gdzieś tam zdrowy w miarę układ, pozna kogoś, z kim zacznie się romansem i to będzie miało szansę dalej być kontynuowane w dobrą stronę, o ile zostawimy, odetniemy z energii diabła wszystko to, co toksyczne i niezdrowe dla relacji, bo taki scenariusz też widzę. Miłośnie, ja tak sądzę, że miłośnie dla Was. Wszystkiego dobrego, kochani. Uważajcie na siebie, pozdrawiam serdecznie i jesteśmy w kontakcie.